Zapewne mieszkańcy, którzy są codziennymi użytkownikami ulicy Wawelskiej, zauważyli, że przeszła metamorfoza, można już z niej korzystać, chociaż nadal wiele się w tym rejonie dzieje. Przewidujemy, że do kwietnia zostaną wszystkie jakieś jeszcze niedoskonałości usunięte, czyli z wiosną będzie można powiedzieć, że Wawelska jest w pełni gotowa, magazynowa, strefowa. To są wszystkie te inwestycje, które mogliście obserwować, czynne, działają, ale przy tych ulicach rozwijają się z powodzeniem inwestycje naszych nowych przedsiębiorców bądź lokalnych, którzy zdecydowali się tam ulokować swój biznes. Przed nami już w pierwszym półroczu kilka dobrych informacji o uruchomieniu działalności produkcji, podjęciu produkcji. Będziemy Państwa o tym informować. Podobnie zresztą w ulicy Młodych. Trwa tam jeszcze realizacja infrastruktury drogowej, ale wiemy, że inwestorzy już w tym roku planują poczynić pierwsze kroki, więc nadal w strefie umownie nazywanej dwójką dzieje się bardzo wiele. I żeby nie mówić dwójkami, albo jeszcze gorzej, tak jak my piszemy we wnioskach na przykład unijnych, spiła strefa południowo-wschodnia, co jest raczej dosyć enigmatyczne, szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Te strefy przemysłowe, które w Pile, myślę, bardzo dobry sposób poukładaliśmy przestrzennie, czyli ta polityka przestrzenna przez ostatnie lata prowadzona, związana z wyprowadzaniem niektórych przedsięwzięć z centrum miasta, tak żeby w jak najmniejszy sposób oddziaływały na środowisko, na tereny czysto przemysłowe, tak żeby się nie mieszało mieszkalnictwo z prowadzeniem działalności gospodarczej, żeby jak najmniej tych konfliktów takich, które przy okazji się rodzą, miało miejsce. No, zaowocowało, że mamy w tej chwili dosyć wyraźny podział na cztery strefy na terenie miasta. Jedna to jest ta, która obejmuje starą część, tą najstarszą, jeżeli chodzi o przemysłową, poza granicami centrum, czyli ulica Przemysłowa i wszystkie ulice dookoła. Druga to tam położona między ulicą Wawelską a ulicą Młodych, tak umownie. Trzecia w rejonie ulicy Krzywej i czwarta, którą będziemy przygotowywać jako ostatnią w rejonie lotniska. Żebyśmy nie tylko mieli w sposób jasny, czytelny, my, mieszkańcy, podział, jaki przemysł się znajduje, ale żeby można było też w sposób jasny i czytelny informować przyjeżdżających partnerów, kontrahentów do firm, dobrze oznakować, bo chcemy oznakować drogi w najbliższym czasie. Postanowiliśmy zorganizować wspólnie z Izbą Gospodarczą konkurs na nazwy dla tych stref, tak żeby odróżnić każdą z nich, jeżeli chodzi o przestrzeń, a z drugiej strony łatwy sposób nakierowywać na poszczególne przedsięwzięcia, bo cały biznes w rejonie taki drugim, to nie tylko ulica Wawelska, to nie tylko ulica właśnie strefowa, to nie tylko ulica Młodych, ale jeszcze wewnętrzne tam dojazdy, więc na trasie przejazdowej trudno opisywać nazwami poszczególnych ulic. Będziemy chcieli, żeby to była nazwa dla całej strefy przemysłowej. Konkurs startuje. Będzie trwał od 28 stycznia do 15 marca. Do końca marca chcielibyśmy rozstrzygnąć. Będą oczywiście nagrody. Nasłuchaliśmy się od gości z Polski, z zagranicy, czy nawet z Poznania, którzy próbowali trafić na naszą strefę i bardzo często stwierdzali, że w Pile tak wszystko się szybko dzieje, że Google nie nadąża. W związku z tym, żeby nie było tych kłopotów z tirami krążącymi po Pile i szukającymi właściwej firmy, popieramy ten bardzo dobry pomysł oznakowania, tak żeby firmy mogły powiedzieć, że są w strefie o określonej nazwie. Wtedy pojazdy wjeżdżające do miasta zobaczą ich kierowcy białą tablicę, że należy poszukiwać danej strefy przemysłowej w konkretnej części i nie będą błądziły. Cieszymy się, że od razu cztery strefy po to, żeby dobrze zaplanować najbliższą przyszłość Piły i rozwój tych stref.
Liczymy, że bardzo ciekawe nagrody, w szczególności te związane jako gadżety z miastem Piła, ale i my jako Izba będziemy próbowali się tu dołożyć po to, żeby zachęcić wszystkich ludzi, ale szczególnie tych kreatywnych, tych młodych duchem i umysłem do bardzo dobrych pomysłów, które będą się kojarzyły z piłą i z gospodarką. Czekamy na dobre pomysły, z niecierpliwością już tu przedreptuję nogami, kiedy kapituła będzie mogła się spotkać i zapoznać z nimi. Zapraszamy do udziału. Czyli jeszcze raz, do 15 marca jest czas na składanie ofert, potem 2 tygodnie na ocenę i pod koniec marca będzie ogłoszenie wyników. Wszelkie informacje oczywiście na naszej stronie miejskiej www.pila.pl i pewnie na stronie Izby Gospodarczej. I Inwestparku. Zapraszamy.